W dzisiejszym odcinku ostatnia wersja MPV3 Nexusa, znana z MP tak zwanej dwójki, bo MP Mineral Power. To jest ostatnia wersja tego urządzenia. Moim zdaniem to jest najlepsze urządzenie analogowe, jak dla mnie, podkreślam, to jest ważna sprawa, że dla mnie. Urządzenie, które pobiera 10 baterii, to jest sonda 24 kHz, tak zwany Silver Scout, wersja prototypowa. Ona będzie wdrożona do produkcji, jeszcze jest niegotowa. Dlaczego to jest bardzo ciekawy wykrywacz? Cena na pewno dyskwalifikuje ten wykrywacz, dlatego że ten wykrywacz kosztuje w granicach 13 tysięcy złotych, więc jest to raczej drugi wykrywacz, bardziej specjalistyczny dla świadomych użytkowników. Chociaż osoba niedoświadczona, czy osoba taka jak Mariusz, która siedzi w analogach, taki wykrywacz ogarnie. To jest wykrywacz jednotonowy, to jest najśmieszniejsze, z modulowanym tonem. Natomiast jest opcja VCO z dwoma tonami, która jest uruchamiana. Dodatkowo urządzenie posiada wyświetlacz LED, który w czterech czy pięciu kolorach wyświetla rodzaj przewodnika. Więc jest to dość zaawansowane jak na wykrywacz analogowy. Jest dodatkowo sygnał wiodący w tym urządzeniu. Ja pokażę Wam dokładnie, o co chodzi. Jaka jest przewaga zatem tego urządzenia? Przede wszystkim to urządzenie działa tak dobrze jak dobrana sonda. To jest sonda na żelazo 24 kHz do pracy w ekstremalnym żelazie. I to jest urządzenie, to nie jest moja opinia, które najlepiej separuje w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że ma adaptacyjną prędkość separacji obiektów. Adaptacyjna prędkość, tak, w takim właśnie gałkowym urządzeniu jest adaptacyjna prędkość separacji obiektów, czyli on się dostosowuje do prędkości przemiatania i dzięki temu możemy lepiej oddzielać te sygnały. Natomiast poza tym, że jest bardzo głęboki, wiemy, te 10 baterii paluszków jednak robi swoje, poza masą, daje możliwość sięgania głębiej, to jest to naprawdę bardzo głębokie urządzenie. Zresztą widać to na testach na różnych kanałach. Rzymska sestercja, duża miedziana moneta, z 67, prawie 70 cm. Myślę, że inne maszyny są 10-15 cm przed tym urządzeniem. Dopiero muszą doścignąć. I to mówię o najlepszych urządzeniach w tej chwili. Natomiast jest to urządzenie drogie, jest to urządzenie dość ciężkie, bo to jest 1,7 kg, więc to nie jest małe na takie urządzenie. Jest jakościowo świetnie wykonane. Ja pokażę Wam, jak wyglądają funkcje tego urządzenia. Jest to naprawdę jakościowo handmade zrobiony, ale bardzo dobrze. Tutaj oczywiście jest mój podłokietnik, który sobie sam wydrukowałem. Natomiast sama jakość wykonania jest naprawdę wysoka. Ta sztyca teraz jest już zmieniona na sztyce firmy Mars MD z włókna węglowego, która się składa. Sonda była wcześniej z włókna węglowego zamknięta. Teraz jest w otwartym designie, waży 360 gramów. Naprawdę jest to bardzo ciekawe urządzenie, bardzo głębokie i szybko separujące na bardzo trudne warunki, ale raczej jest to drugi wykrywacz, moim zdaniem. No i też dla osób albo z doświadczeniem, albo osób, które mają specyficzne, trudne miejsca, na których mogą to wykorzystać. Porozmawiajmy sobie o funkcjach, ja pokażę, jak wygląda audio, a jak będziecie subskrybować nasz kanał, patrzeć na blog na Omnitronie, tam jest artykuł na omnitron.pl, na zakładce blog na temat wykrywacza, to wyczytacie dodatkowe informacje na ten temat. Dobrze, zacznijmy od objaśnienia tego panelu, który tutaj się znajduje. W zasadzie jest to wszystko bardzo proste. Tu mamy włącznik i głośność, nie należy tłumaczyć. Tu mamy status baterii. Po włączeniu sprawdzamy, ile baterii nam jeszcze zostało. Tutaj mamy sygnał wiodący. Tu mamy dyskryminację. No i tu są trzy pokrętła kalibracji do gruntu i włącznik, który zaraz wytłumaczę, do czego służy. To jest zgrubna kalibracja do gruntu. Co to znaczy zgrubna kalibracja do gruntu? Zgrubna kalibracja do gruntu to jest podstawowa kalibracja, pompując regulujemy po prostu odpowiedź od gruntu, ale przy okazji sygnał wiodący ustawiamy zawsze na zero, żeby był ledwo słyszalny. Tak się kalibruje to urządzenie. Jeśli mamy problem z kalibracją, schodzimy do precyzyjnej kalibracji, tak zwanej fine, i za pomocą tej kalibracji dokalibrowujemy. Nie jest to niezbędne, jeśli ktoś się uczy wykrywacza, można ją zablokować i nie używać tego pokrętła. W momencie, kiedy się nie udaje skalibrować nam wykrywacza, przełączamy w pozycję on i kalibrujemy tą dodatkową kalibracją. Tylko że ta dodatkowa kalibracja jest tylko na mocno zmineralizowaną glebę, co w Polsce, w Anglii, w innych miejscach jest raczej nieosiągalne. To są typowo magnetyczne gleby, bardzo ciężkie i w takich glebach używamy tej kalibracji. Tu mamy wyświetlacz, który poza poziomem pokazuje w czterech czy w pięciu kolorach, nie pamiętam w tym momencie, rodzaj przewodnika. Jeśli mamy żelazo w trybie jednotonowym, to czym Wam za chwilę powiem, to nie zapala się nic, słyszymy dźwięk tylko modulowany. Jeśli mamy już wyższy przewodnik niż żelazo, zapala się kolor zielony, pomarańczowy, biały, fioletowy, kolejne kolory. Zostały jeszcze dwa pokrętła. I to, co jest bardzo istotne. Pierwszym pokrętłem, które jest u góry,
można włączyć ten, uruchomić po prostu ten wskaźnik LED lub mieć wyłączony i chodzić tylko na słuch. Tutaj się reguluje także poziom wyświetlania, czyli jesteśmy w stanie w pewien sposób zdyskryminować to, co wyświetla sam wyświetlacz, bez fizycznej dyskryminacji, która się znajduje w tym miejscu. Czyli możemy sobie przesunąć po prostu te kolory odpowiednio w tej skali, żeby pomijać pewne rzeczy, które nas nie interesują. O tym będzie dalej na spokojnie. VCO, i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest dźwięk dwutonowy. Co to daje? Czyli niski ton na żelazo, wysoki na kolor. To pozwala nam oddzielić te sygnały, które nie są pewne. Czyli jeśli mamy jednak duży śmietnik, to chodzimy w jednotonowym, modulowanej wersji audio i czasami możemy przełączyć tutaj i sprawdzić, czy ten dźwięk się przełamuje. Jeśli teren jest czysty, możemy chodzić w dwóch tonach, bo to zawsze jest bardziej męczące. Pamiętajmy, że te tony mają także sygnał wiodący i są bardzo ładnie modulowane. Audio jest bardzo miękkie, bardzo precyzyjnie zrobione i pokazuje nam, co się dzieje dokładnie pod sondą. To jest bardzo szybkie urządzenie, bardzo dobrze separujące, więc to audio nam podpowiada. Jeśli jest czysto, dwutonowy. Jeśli jednak jest śmietnik, warto chodzić na jednym tonie. Dlaczego? Dlatego, że jak zobaczycie tutaj i z wami za chwilę pochodzę, na jednym tonie te sygnały przedmiotów wyższych przewodników żelazo są zbite, krótkie. Nie ma szans, żeby pomylić się w tej chwili, że to jest wyższy przewodnik niż żelazo. Natomiast żelazo jest długim sygnałem, rozciągniętym, no i nie dającym żadnego ID na wyświetlaczu. Czyli można na parę sposobów, zobaczcie, jak to jest genialnie zrobione, na parę sposobów można ten wykrywacz po prostu obsługiwać, prawda? Czy korzystając z audio wyświetlacza, czy korzystając z audio z dwoma tonami, czy z jednym tonem, naprawdę mamy sygnał wiodący, który także nam bardzo dużo mówi o obiekcie, zwłaszcza o tych głęboko zalegających. Mamy modulację w audio, głośnością, więc wiemy, czy to jest duży, mały, czy mały przedmiot, czy płytko, czy głęboko. Naprawdę tutaj została świetnie wykonana robota, ale tak jak powiedziałem, właściciel jest poszukiwaczem i on poza pieniędzmi, z którym z tego zarabia, robi to wszystko pod siebie i robi przede wszystkim, ma taką ambicję, żeby jego urządzenie było najlepszym urządzeniem na rynku. To jest jego cel i każdy, kto będzie chciał sprawdzić to urządzenie i porównać z innym, nie jest w stanie po prostu pokonać tego urządzenia. Taki jest cel. Ja widziałem test na takim gwoździu jak palce 9-centymetrowym ze złotą bitą monetą średniowieczną podłożoną i to urządzenie sygnalizuje tą monetę. No, żaden sprzęt tego nie zrobi i nie ma co wchodzić między jakieś bajki, dywagacje, to nie jest możliwe. To jest obiekt w kształcie litery C, gruby, moneta jest podłożona z tej strony. Tak samo jest z kamieniami magnetycznymi, tak samo jest z dużą ilością gwoździ. Naprawdę to urządzenie sobie świetnie daje radę. Ja wam teraz pokażę, jak to działa na załączonym obrazku, czyli pokażę wam, jak działa audio w tym odcinku. Natomiast następne odcinki sprawdzimy poszukiwaniami, zrobimy sobie po prostu później. Tak jak będziecie pamiętali o subskrypcji, to będziecie wiedzieli, co się dzieje na kanale. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, o której kompletnie zapomniałem wam powiedzieć. Dla mnie oczywista, a dla wielu z was nieoczywista, to urządzenie nie posiada regulacji czułości. Co to oznacza? To oznacza, że ono pracuje w 100% swojej wydajności, jeśli jest poprawnie skalibrowane do gruntu i to jest najśmieszniejsze. Ale najlepszą rzeczą jest, o której także nie powiedziałem, a powinienem wam powiedzieć, ale gdzieś mi uciekło to z głowy, ono jest kompletnie odporne na zakłócenia EMI. Czego nie można powiedzieć o innych współczesnych urządzeniach, które po prostu przy okolicy jakiegoś nadajnika po prostu przestają działać, czy pod liniami wysokiego napięcia. Zobaczcie, macie tutaj dwa cele. Gwóźdź i stare sreberko. I teraz mamy pojedynczy ton. Piękny, piękny zielony kolor. Gwóźdź, ten sam ton. Ale nie ma żadnego wyświetlenia. I to jest ten ton pojedynczy. Jeśli jest jakieś większe żelazo, to ten wykrywacz spokojnie, bez problemu będzie sobie z tym radził w ten sposób. Będzie sobie bez problemu w ten sposób radził, że będzie wam pokazywał ten sygnał jako długi. Ale przełączmy sobie tutaj na VCO, na podwójny ton. I teraz już będziemy mieli ton niski. Zobaczcie. To jest nasz gwóźdź. Bardzo, bardzo trudny gwóźdź, jak widzicie. To nie jest prosty gwóźdź. No i zobaczymy, jak sreberko. To jest nasz gwóźdź. A zobaczmy, jak położymy bardzo blisko gwóźdź tego sreberka. Czy to spowoduje, że będziemy mieli tylko niski ton.
to jest to, o czym mówiłem. Patrzcie, cały czas wysoki ton. Cały czas ten gwóźdź jest rozseparowany. No dobrze. Pozwólmy sobie na taką nieuczciwość już wielką. To nie ma szans teraz, żeby był niski ton. Dalej rozseparowuję spod gwoździa. Niech mi ktoś powie. Proszę bardzo. Niech mi ktoś powie, że to jest możliwe. Proszę. Dla swojego doświadczenia wziąłem sobie test Montiego. Położyłem w czystym miejscu. To jest test poglądowy. Niczemu to ma nie świadczyć mojej ciekawości. Przekłamuję trochę na gwoździach, ale okej. Połóżmy na pierwszej pozycji monetkę. Słychać? Słychać? Na wszystkich pozycjach przychodzi. Ok, ale to był test poglądowy. Ja sobie wyjmę tą monetkę i włożę ją sobie na pozycję numer 2. Teraz będzie zdecydowanie trudniej. Zobaczmy, czy mu się uda. Słychać? 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 Słychać. No to nie znam takiego urządzenia, które by tak idealnie przeszło ten test, ale to jeszcze nic nie znaczy. Podsumujmy to sobie wszystko. Kompletnie poglądowo podszedłem do tego testu, dlatego że trochę już używam to urządzenie, ale jeszcze za krótko, żeby dużo więcej o nim powiedzieć. Test jest poglądowy, to nie ma znaczenia. Nie, to, że on przeszedł najlepiej ze wszystkich wykrywaczy, które ja znam, tak jak powiedziałem na początku filmu, to nie ma znaczenia aż takiego. Moi drodzy, to, że separuje świetnie, nie znaczy, że wasz słuch, tak jak mówiliśmy z Mariuszem w poprzednim filmie, czy wasza wygoda, czy przekonacie się do tego urządzenia. Poza tym też cena. Także to jest wiele różnych czynników. To nie znaczy, że jak urządzenie jest najgłębsze, czy najlepiej separujące, to jest akurat dla was. Liczy się przyjemność, liczy się pasja. Nie każdy ma pieniądze. Pamiętajmy o tym. Bądźmy tolerancyjni chociaż w tym stopniu. Fajnie to działa. Jest to świetnie zrobione. Natomiast to kosztuje, jest ciężkie i wymaga pewnej wiedzy. Każdy sobie musi osobiście po prostu odpowiedzieć na to pytanie, czy to mu pasuje, czy chce mieć coś takiego. Ja jestem zadowolony, używam. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych filmach. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o blogu na omnitron.pl, pamiętajcie o mediach społecznościowych i spotykamy się w następnym filmie. Wszystkiego dobrego wam życzę.